Najczęstsze pytanie z naszej tutaj hodowli bydła mięsnego jest takie, czy te krowy są gdzieś zamykane przed porodem, czy rodzą w budynku, czy pomagamy przy porodach. No to już Wam pokazuję, jak wygląda u nas poród. Przeważnie oczywiście, jak nie ma jakichś tam komplikacji, problemów. Proszę, tutaj krówka się ocieliła, odpoczywa po porodzie. Ciężkim, lekkim, nie mam pojęcia. A to jest świeżo narodzony cielaczek, stoi przy matce. Cała krówka wstanie i cielaczek będzie tutaj karmiony, bo mleczko już widać jest. Także taki tutaj zestawik. I gdzie ona urodziła? Bo to jest ciekawostka duża. Tu mamy takie pastwisko około 5-6 hektarów. O, widzicie? Tam jest daleko obora i ona nie idzie do obory, do ciepłego na słomie się cielić, tylko tak jak mają to krówki w instynkcie, oddala się od stada i w samym tutaj narożniku pod lasem pastwiska postanowiła się wycielić. I nie chcą inaczej, przeważnie się gdzieś daleko cielą, także jak ja jestem na oprzęcie i widzę gdzieś daleko krowę, nawet nie rodzącą jeszcze, nawet nie leżącą tak jak tutaj ta, to wiem, że coś tam za chwilę się będzie działo i będzie poród. Także taki mają instynkt tutaj u nas krowy i zobaczcie, jaki ładny cielaczek. Świeżynka sprzed kilku minut. Krowa go już oblizuje, tylko jeszcze krówka musi wstać. I co ja teraz robię? Idę dalej oprzątać i w ogóle jej tutaj nie przeszkadzam. Muszą sobie poradzić, bo czym więcej będę ingerował, nie daj Boże, wyciągał tego cielaka, coś tutaj, jakieś tam osoby postronne przyprowadzał, to ona będzie w stresie, może nie przyjąć wtedy tego cielaka, może być agresywna. Trzeba po prostu zostawić to naturze. Krówka sobie wstała, oczyściła się, także wiem, że to obrzydliwe, ale łożysko wyszło. Co z tym łożyskiem się dzieje? W większości przypadków krowy swoje łożysko zjadają. Czasami gdzieś się pojawi jakiś lis, ale to tak nie za bardzo. Jak go nie zje tego łożyska, no to wtedy zabiorę i z pastwiska, żeby tu oczywiście nie leżało, ale w większości przypadków zjadają, bo to jest jakieś tam znowu wartości odżywne na start dla krowy. Także to jest jedyny przypadek, co krowa je mięso, to właśnie zjada swoje własne łożysko. Także niektórzy wiem, że zabierają, że nie polecają, żeby te łożysko były zjadane. A tutaj proszę. O, już wstaje. No, idź do mamusi. Napij się siary. Będzie zdrowy i mocny. Także tutaj cały poród. Także takie miejsce sobie tu wybrała. Wiem, że tutaj trochę placków krowich jest w koło, ale takie sobie miejsce wybrała. No. Ja jej tu kazać nie będę. Miałem kiedyś taką sytuację, właśnie też jak byłem początkującym hodowcą, no to zabierałem takiego cielaka, no bo przecież tutaj na otwartej przestrzeni to mu zimno. Zabrałem do obory, a krowa tu została i musiałem z powrotem przynosić tego cielaka. Także najbardziej się sprawdza, jak przebiega wszystko w sposób naturalny. Nawet jeśli nie jest to w idealnym miejscu, o idealnej temperaturze. O, ciele już się zaczyna dobierać do wymienia. Krówka go zachęca, oblizała go. I teraz będą razem przebywać jakieś pewnie pół roku, będzie karmić. Dobrze, już chyba pójdę, bo się już widzę, krowa denerwuje, a to tak jak wspomniałem, niedobrze. Mała aktualizacja naszego tutaj porodu. Krówka jednak nie zjadła swojego łożyska, także musimy to wysprzątać i wyprowadziła cielaczka, bo przed chwilą tutaj byk zagościł. On już sobie tam poszedł z powrotem, ale był tutaj koło niej byk i postanowiła wziąć swojego cielaka i w inne miejsce, tutaj może bardziej takie już ładne, czyste, bo wiadomo, tam gdzie poród, to za ładnie nie było. I teraz zachęca go cały czas, oblizuje, żeby go zachęcić do pobierania pokarmu pierwszej siary, ale ładny, pokaż się. Pokaż się, jak ty wyglądasz. O, tak ty wyglądasz. O, a tu mamusia. I co, mamusia dumna, nie? A cóż to jest? Chcecie zobaczyć? A to jest byczek, bo ma torebkę. Już widziałem, skacze sobie. No, ja im tu przeszkadzam. Właśnie
jest budowana więź. Po niej to fajnie wygląda, bo cielak tutaj w tej okolicy będzie sobie jeszcze leżał. Nawet jak będzie zimno, nawet jak będzie mróz, a ona będzie chodzić do paśnika jeść. A on może z nią pójdzie, a może zostanie i będzie sobie tutaj gdzieś w dołeczku leżał na pastwisku. Tak też mają w naturze małe cielaczki. Często je szukamy, bo musimy zakorczykować. Korczykujemy około 3 dni pierwszych życia, bo później już nie możemy takiego oseska dogonić. Także pewnie tutaj na razie jeszcze do stada nie zejdzie. O, mamusia pomrukuje i później już będą się poznawać. Za pół roku jak będziemy go odsadzać, to dopiero będzie muczenie ze 3 dni. O, cichutko, ale chce się napić, ale coś się nie mogą dogadać, może ja im przeszkadzam. No podchodź do mamy, pij mleko. Bo wiecie, że siara jest najważniejsza, tam są przeciwciała, wszystko. Także o, zachęca go. O, idzie bliziutko mamy. Może jeszcze uchwycę, jak będzie mleko pił. Także o, tak to wygląda. Także drodzy oglądający, udało się, znaleźliśmy cielaka. Tutaj krótki reportaż. Tak, to najważniejsze, chcieliśmy tylko stwierdzić, czy napił się siary i faktycznie widać po wymieniu, że tu jeden strzyk jest opróżniony, ten tylny lewy, prawy raczej. Łażeń nie strasz. Także jest wszystko w porządku, to jest najważniejsze, jak właśnie krowy cielą się tutaj naturalnie, tak jak u nas na dworzu. Dlaczego? Szczególnie jak jest mróz, jak on by tej siary nie wypił, nie miałby energii. Już pomijam te przeciwciała i tak dalej. I by po prostu mógł bidak by się wychłodzić i doznać jakichś albo odmrożeń, albo hipotermii, albo nawet i zdechnąć. Także to jest najważniejsze, żeby cielak się napił. Także tutaj mamy, mućkę mamy, 9436 numer, a cielaczek byczek, także zapisujemy i działamy, załatwiamy paszport i będzie w stadzie ładny byczek. Tak? Tak, jestem zadowolony, wszystko powinno być dobrze. No to najważniejsze. No, ale żeśmy z 2 km przeszli, żeby znaleźć go. No, jakie poświęcenie. Tak, ale to znaleźć. No, idziemy.